Dobry kochani, jest godzina 9:00, stałem przeciwko, umyłem się, ogarnąłem się, idę właśnie na śniadanie do Baczewskiego. To kultowe śniadanie we Lwowie, gdzie masz szwedzki stół i jest po prostu podobno sztos, nigdy tam nie byłem, idę tam pierwszy raz i pokażę wam, jak to wygląda. Idziemy na śniadanie do Baczewskiego, a później jedziemy w odwiedziny do mojego miasta, pokażę wam, jak mieszkałem, jak żyłem, gdzie chodziłem do szkoły, jak to wszystko wyglądało. Mam mega tremę, że tam jedziemy. Dziwne uczucie, że wam to pokażę. Nigdy się z tym nie dzieliłem z nikim. Dzisiaj pokażę wam miejsce, o którym mało kto wie i żebyście mogli zobaczyć, gdzie się wychowałem. Tam do 12 roku, do 10 roku życia, gdzie chodziłem do szkoły i zobaczycie, jak to miasto wygląda. Ono się praktycznie nic nie zmieniło od momentu, kiedy ja chodziłem tam do szkoły, więc wygląda wszystko identycznie praktycznie, więc chciałbym, żebyście zobaczyli, co i jak. Zabieram was tam i pojedziecie razem ze mną. Więc będzie sztosik. Idziemy do Baczewskiego. Wygląda jak jakiś taki piękny dżungli, nie? Chociaż zobaczcie, na górze są butelki Baczewskiego. Wódki też się można napić z rana i jakiegoś proseczko. Tutaj są, zobaczcie, papuszki. Tutaj też. Właśnie jestem u Baczewskiego i pani gra na fortepianie Avicii'ego. To jest sztos. Ale klimat tego miejsca jest fenomenalny. Każdy poznam, kto jest w Lwowie, obowiązkowo śniadanie w Baczewskim albo obiad. No, klimat tego miejsca, fortepian, ptaszki dźwiękające, to jest po prostu wszystko bueno. Na poranek to jest po prostu idealna opcja, więc jeśli ktoś ma możliwość, niech tutaj przyjeżdża i odwiedza to miejsce, bo jest naprawdę przecudowne. Musimy dojechać na dworzec autobusowy, a z dworca autobusowego bezpośrednio fru jedziemy do Nowego Rozdołu. Tak się nazywa miejscowość, w której się urodziłem. Teraz trzeba znaleźć marszrutkę i to jest kurwa dopiero przeżycie. To jest dopiero przeżycie, jeśli chodzi o jazdę tym środkiem lokomocji. Są chińskie samochody. No i mi się wydaje, że one nie są najbezpieczniejsze. Jeszcze nimi tak dobrze telepie, bo tam gdzie jedziemy, tam jest pełno dziur na ulicy, więc no to będzie przeżycie. Tak to wygląda. Jakby mało się na tym siedziałem, bo nie było miejsca, więc tam na tym siedziałem. No i widzicie, to jest takie wszystko obite takim dywanem. No jest to przeżycie. Specjalnie siadam z tyłu, bo z tyłu maksymalnie telepie, więc będę wytelefany jak nigdy. Jeśli chodzi o płatność, jeśli przyjeżdżacie do Lwowa lub na Ukrainę, pamiętajcie o tym, że nie spodziewajcie się, że będą lądować paragony za jakieś przyjazdy i inne rzeczy, ponieważ tego nie ma tutaj. Po prostu tutaj dajesz pieniądze i jedziesz. Włączcie im marszrut, zanawiam ciepłego powietrza, ale ci zimne. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że nie ma dróg na Ukrainie, są. I to po dwa pasy w każdą stronę. Są drogi, nie wiem, przynajmniej jedna. Po dwa pasy w każdą stronę, więc proszę nie mówić, że nie ma dróg na Ukrainie. Chuj, że bieda, ale kopuły złote są. Co z tego, że bieda, jak kopuła musi być, jest złota, jest fajnie. Na Ukrainie sobie lubią utrudniać życie i budują, znaczy dobre cmentarze są robione na górach. Więc jak już niosą, to niosą cię pod górę. No i teraz zaczyna się przygoda, będzie telepanie jak cholera. Wysiądę w samym centrum, żeby pokazać wam centrum miasta, które jest za chwilkę. Jak mudło, jak wysoko. No i siemanko, witam was w moim mieście, w którym się urodziłem, wychowałem, chodziłem, znaczy wychowałem. Do 10 roku życia byłem w tym mieście, tam 11 nie pamiętam. To jest, jakby to śmiesznie nie zabrzmiało, to jest Pałac Kultury. Pałac Kultury to są jakieś sztuki, przedstawienia, jakieś szkolne i tego typu rzeczy. Jesteśmy przy Pałacu Kultury. I idziemy dalej. Musiałem wysiąść tutaj specjalnie, żeby nagrać ten Pałac Kultury i to jest ścisłe centrum, znaczy to jest centrum miasta po prostu. Tutaj zawsze stoi choinka i w ogóle.
I tak to wygląda. Tutaj kiedyś było mieszkanie, ale ktoś sprzedał to mieszkanie. Tak samo jak tutaj było mieszkanie, tutaj jest mieszkanie, tutaj jest mieszkanie. Tutaj też kiedyś było mieszkanie, a zrobili sklep. Można? Można. Jesteśmy przy jeziorku. No i tutaj właśnie na tą wyspę przypływałem gdzieś tamtej. I z chlebem, zębem, żeby nie zamoczyć. W jakiejś folii. No i śmiesznie, no fajne wspomnienie. A tutaj jest właśnie ta nowa część miasta, czyli BAM, na którym się już wychowałem. Bam, bam, bam. Bardzo bym chciał wam pokazać moją babcię. Pamiętam, jak ona była taka jeszcze bardziej krzepka, taka bardziej zadowolona życia, ale niestety teraz jest bardzo chora i jest jej ciężko. Zastanawiam się, co to jest. Tutaj latem wszyscy siedzą sobie, piją piwo, jedzą sobie zakąski jakieś i fajnie jest ten klimacik taki nad jeziorkiem. Ogólnie miasto jest położone nad trzema jeziorami. To jest sztuczne chyba jezioro, ale jest kilka tych jezior. Jest to zajebista opcja. Ukraina to zdecydowanie kraj pomników. Lubimy pomniki. Tych pomników jest wszędzie, od groma. Hajsu nie ma, ale pomniki trzeba stawiać, więc klasycznie. Tutaj macie Taras Szewczenko, ukraiński poeta. Tam jest Lesia Ukrainka i chyba Iwan Franko, nie pamiętam. Tam jest budynek poczty. Jak chciało się kiedyś gdzieś zadzwonić, to szło się, zamawiało się rozmowę międzynarodową chyba, międzymiastową. Się nadano godzinę do kabiny i pip, 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 dzień dobry i rozmawiało się, za ile się zapłaciło, więc tak to wyglądało. Cudowne pytanie, jak tutaj przyjeżdżam, czy mam żonę i czy mam dzieci. Nie mam, to jest dziwne. Moi znajomi ze szkoły, z którymi chodziłem do szkoły, praktycznie wszyscy mają już dzieci od x lat, męża, żonę, no a ja jestem dziwakiem, nie mam. Widzicie, szare bloki. Każdy balkon na inne kopyto. Wszystko wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. To jest jedno osiedle, a tam jest moje osiedle. Czyli podczas ulicy było dwa osiedla. Graliśmy zawsze w piły, kopaliśmy, kto był lepszy. Więc tak to wygląda. Dobra. Nie mogłoby tego zabraknąć, ale idziemy do mojej szkoły. Pokażę wam klasę, do której chodziłem. I tutaj jest moja szkoła. Woohoo! A tam są, to jest mój blok, a tutaj jest moja szkoła, do której chodziłem. To jest ogromny gmach. Na Ukrainie chodzi z jedną klasą do 11. Od pierwszej do 11 klasy. I tak to wygląda, więc jesteście bardzo, bardzo zżyci. I nie ma czegoś takiego jak u nas podstawówka, gimnazjum, liceum. Tylko wszyscy chodzą do jednej klasy, tylko zmieniacie skrzydło. Czyli przychodzicie z młodszej, przychodzicie na starszą. Tak to wygląda. Zobaczcie, jak tutaj ładnie uczą zawsze pisać tak skośnie. Myślę, że ja też kiedyś miałem taki charakter pisma, ale tak spieprzył mi się, że to masakra jakaś. Właśnie pan dyrektor mi pozwolił, żebym mógł nagrywać. Tutaj mamy szatnię, tutaj się wchodziło. Tutaj wlatywaliśmy do szatni. Oddawaliśmy ciuchy. A to jest pan dyrektor szkoły. Tutaj jest stołówka, wszyscy sobie jedzą. Więc tak to wygląda. Zaraz poprosimy panią, kupimy zaraz sobie obiadek i zjemy sobie tutaj obiadek. Dobry dzień. Pójdziemy pod moją klasę i pokażę, jak to wyglądało, jak tutaj chodziłem do szkoły. Miałem właśnie te 10 lat, albo 11, nie pamiętam. Zawsze w poniedziałki tutaj był taki, zawsze był apel, było śpiewanie hymnu. No. Słuchajcie, zapach nawet jest ten sam. Nic się nie zmieniło, nawet zapach jest ten sam. Wszystko pachnie tak samo. Jak dobrze pamiętam, to była moja sala. O, tutaj. A tam z chłopakami zawsze kopaliśmy sobie korek na przerwy. Kopaliśmy w piłeczkę taką. Poczekamy na przerwę i spróbujemy wejść do tej klasy, bo chciałbym zobaczyć w środku, czy ona wygląda tak samo. A apel mieliśmy właśnie tutaj. Sala gimnastyczna, tutaj apelik był. No i słuchajcie, pomyślcie sobie, że tutaj taki mały Juri zapierdzielał. Słuchajcie, fu, fu, fu. Słuchajcie, ile tutaj przeżyć, ile chwil. Wspomnienia są fenomenalne i mega, mega, mega się cieszę, że mogę tutaj przyjść. Razem z kamerą i mogę to pokazać razem na swoim kanale. Śnieżek za oknem, pięknie. Taka nostalgia trochę mnie bierze. Słuchajcie, no jednak wspomnienia są. Są te wspomnienia. No i taka ciekawostka, jeśli chodzi o Ukrainę. Jak wam powiedzą, że są 4 piętra, to są 4 piętra, bo jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Nie ma tutaj czegoś takiego jak parter. No, rzutnika nie było. A nie wychodzi się namoczyć gąbkę, bo tutaj jest właśnie umywalka. Szkoła wygląda tak. Patrzcie, jakie fajne ławki są. Sztos. Tak samo identycznie wyglądało. Teraz idziemy na drugie skrzydło. Mało kto mnie tutaj rozpoznaje, jeśli chodzi o moich nauczycieli, no bo trochę lat minęło, a zmienia się, no. Człowiek się zmienia, więc wiecie jak jest. To jest scena i tam są wszystkie przedstawienia. No i tak to wygląda. Tam się uczyłem muzyki. Tutaj jest biblioteka. Piona, dawaj. No. To jest mojej siostry ciotecznej, tak jak mówi Luka. To jest siostra cioteczna, to jest jej sura. Siemano, młoda. No. W ukraińsku się nazywa sportball. Kiedyś tutaj chodziłem, tutaj grałem pierwszy raz grałem w piły, więc... O kurde. A więc wchodzimy. No i tak to wygląda.
Tak to wygląda, chyba parkiet nawet nie jest zmieniany. Nie, na 100% nie jest zmieniany parkiet. Tam jeszcze była lina. Takie były zajęcia, że się wchodziło na linę. A to jest moja pani od WF-u, która mieszka też z moją sąsiadką było. I bardzo miło, jedyna pani, która mnie poznała tutaj w tej szkole, więc bardzo miło zobaczyć panią. I bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że jestem tutaj, mogę panią zobaczyć. Idziemy dalej. Ciekawe jestem, czy mi obiad sprzedadzą, bo chciałbym zjeść obiad w swojej stołówce, w której kiedyś jadłem, więc... Ciekawe jestem, czy mi obiad sprzedadzą, bo chciałbym zjeść obiad w swojej stołówce, w której kiedyś jadłem, więc... Zobaczymy, czy mi panie sprzedadzą. Straszne Avanti jest, że ktoś chodzi tutaj... Znaczy Avanti. Chodzi o to, że straszny jest burz, że ktoś chodzi z kamerą i coś nagrywa, więc... To jest śmieszne, ale... No, wiecie... Myślę, że rzadko są tutaj tacy ludzie, co przychodzą i z kamerą coś nagrywają. Ale słuchajcie, mega miło mi tutaj wrócić, jest sztos. No i słuchajcie, no udało się, kupiłem właśnie pełnowartościowy posiłek. U nas sklep dodaje się do wszystkiego. Tutaj mamy kotleta, kaszę gryczaną i surówę. Mamy zupę, herbatkę, no i chleb. Dosyć się. Też chłopaki z publiczności. Więc mamy tutaj konkret publiczność. Próbujemy mielonego, kiedyś go jadłem i trzeba go spróbować. Smakuje dokładnie tak samo jak wtedy. Naprawdę, bez kitu. No i jesteśmy na podwórku, na którym wychowywałem się. Tam jest moja klatka, zaraz wyjdziemy szybko do mojej klatki jeszcze. Wiecie, moje podwórko. Blokowisko, chłop z bloków. To jest centrum dowodzenia całym światem, wszyscy mają satelitę. Na tej ławce wyrywałem dziewczyny. Na tamtej też. Wchodzimy do mojej klatki. Wejście do klatki wygląda następująco. Numer 29. Klatka taka sobie. Patrzcie, nawet jeszcze jest ten. Stecka Maria. Mojej babci nazwisko. Po dziadku, Stecka Maria. 29, widzicie? To jeszcze wisi, czajcie? To ma tyle lat, a ono cały czas wisi. Ja. Drzwi nie są zmienione. Cały czas te same drzwi. Tutaj się wychowywałem. Tutaj mieszkałem. O, kot, on mnie wystraszył, ja pierdzielę. Widzicie, kot sobie idzie, ma w dupie wszystko. Sztos tutaj wrócić. Jestem przed drzwiami, gdzie wychowywałem się. Gdzie mieszkałem za tą ścianą. Wszyscy moi koledzy mieszkali tutaj w tym, zbieraliśmy się tutaj, siedzieliśmy sobie całymi dniami. Tam graliśmy w piłę, tam sobie zrobiliśmy jakieś boisko koło szkoły, bo nie było orlików. Sami sobie zrobiliśmy, a teraz idziemy do mojej cioci. Obczajcie, jak to wygląda, tutaj ludzie cały czas mieszkają. Pełno anten oczywiście, ale zobaczcie na to. Czajcie to? Masakra. Blokowisko. Tutaj jest taka chyba troszeczkę patola, więc... mi się wydaje przynajmniej. Jest obrzydliwy ten blok. I od kiedy pamiętam, zobaczcie, tam też okna pozabijane jakimiś dechami. Masakra, słuchajcie. Jest dużo cudownych miejsc, ale też jest dużo strasznych, brzydkich, obrzydliwych rzeczy. I niestety, to jest jeden z tych budynków, które straszą po prostu. Niestety. Tutaj macie gości, którzy zginęli na froncie. Dwóch, którzy chodzili do tej szkoły. Oceniajcie ludziska to, co macie, bo wierzcie mi, że wiele ludzi ma wiele ciężej w życiu. Nie będę mówić gorzej. Więc warto doceniać to, co się ma naprawdę. Jeszcze było PlayStation 1, to tutaj nazywa się wideoklub. Chodziliśmy z chłopakami. Właśnie były konsole. Były różnego rodzaju. Jedynka chyba była, dwójka. I napierdzielaliśmy, płaciło się za ileś tam czasu i grało się ile tam akurat wychodziło za dany hajs. Takich kafejek internetowych było bardzo dużo. No i śmiesznie, zabawnie to wspominam. Teraz każdy ma konsolę na chacie i się jara. Kiedyś nawet kompa nie mieliśmy na chatach. O internecie to już w ogóle można było pomarzyć. Patrzcie, jak ludzie sobie ocieplają częściowo, widzicie? O, tutaj nawet pomalowali sobie na swój kolor, zobaczcie. Cały blok jest nieocieplony, tylko jeden jest ocieplony, człowiek. No. Można? Można. Tamten na wertepach, ten zabijek, ale kupi. Badanie przez telefon? No tam awarię jest. Żaden problem. Dzień dobry, witam was serdecznie. Ostatni poranek we Lwowie. Właśnie idę wysyłać kartki dla osób, które wzięły udział w konkursie. No i wysyłamy. Hop. Hop.
No i jesteśmy w autobusie, właśnie wyjeżdżamy z Lwowa, skończyliśmy z ŻD wokzału tak zwanego. No i to już naprawdę skończyła się przygoda z Ukrainą. Więc zostawiajcie łapeczki, zostawiajcie subiki, zostawiajcie komentarze, bo bardzo mi zależy na tym, żebyście komentowali, żebyście byli aktywni pod filmem. Więc dziękuję wam bardzo raz jeszcze za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że bardzo wam się podobał i widzimy się już w następnych, więc salut, siema, dziękuję bardzo, buziaki. Peace and love. Yeah.